jest Luni. Luni to jest Luni. Luni i ja dziękujemy wam za 400 tysięcy subów. Pogromcy mitów już niedługo. Cześć, tu Ernest. Wracam do was z kolejną porcją ciekawostek. Dzisiaj rzucimy okiem na aż dwa nowe eventy. Zacznijmy od tej wiadomości. Fortnite wczoraj o 17:00 ogłosiło nowy event, który polega na współpracy graczy z całego świata. Owocem naszej współpracy ma być darmowe malowanie ogniokąty dla każdego. Widzicie teraz to malowanie w grze. Dajcie znać, czy wam się podoba. Ja uważam, że jest bardzo ładne i w dodatku jest reaktywne. A więc, na czym to polega? Ten event to połączenie sił Fortnite i aplikacji House Party. House Party to aplikacja do quizowania, samemu lub ze znajomymi. My, gracze, za zadanie mamy pobrać tę aplikację i przetestować swoją wiedzę na temat Fortnite. Jest tutaj oficjalny pakiet pytań na temat gry. Teraz uwaga, malowanie otrzymamy tylko i wyłącznie jeśli odpowiemy prawidłowo na w sumie 20 milionów pytań. Oczywiście liczy się cały świat, więc myślę, że damy radę. Czas na zdobycie 20 milionów punktów mamy do 17 kwietnia. Aby wziąć udział w zabawie, najpierw trzeba tą aplikację pobrać. Następnie założyć tam konto, podając swoje imię, datę urodzenia itd. I po aktywacji konta przywita was taki oto ekran, prawdopodobnie z waszą twarzą, ponieważ ta aplikacja ma podobne menu do Snapchata. Okej, więc tutaj można grać ze znajomymi. Ja akurat poodpowiadam na pytania sam. W tej oto zakładce można wybrać na przykład trivię. Tutaj trzeba wybrać temat Fortnite i odpowiedzieć na pytania. Są bardzo proste, ale niestety nie ma pytań po polsku. Fortnite dało znać, że raz na jakiś czas będzie udostępniało uzbieraną przez nas liczbę punktów na profilach społecznościowych. Jeszcze jedna mała uwaga. Tej aplikacji nie trzeba pobierać. Jeśli uda nam się wykonać ten cel, to malowanie otrzyma każdy, nawet ten, kto nie pobrał. Wczoraj wieczorem rozpoczął się jeszcze jeden mini-event. Około 21:00 dodano nowy tryb, który jest owocem kolejnej współpracy. Ten tryb to miało być specjalne miejsce, gdzie gracze wspólnie mogliby obejrzeć odcinek Punked. Niestety od strony przeprowadzenia było wiele problemów. Zobacz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Można było budować, zasłaniać ekran i ponad to wszystko, często mecz zakończył się w połowie odcinka. Dlatego tamten tryb wyłączono, poprawiono i włączono z powrotem. Co godzinę przez cały dzień do 21:00 w karkołomnym kinie gra Punked. Ten odcinek przedstawia grupkę znajomych, którzy siebie prankują z ukrytymi kamerami. Momentami to naprawdę może być zabawne. Cały odcinek trwa mniej niż 10 minut. A więc wbiłem tam i niestety, ponieważ można budować i stawiać bomby dymne gdzie się chce, ciężko jest to obejrzeć. Tak, tutaj są nawet bomby dymne. Na szczęście nie ma tradycyjnych broni i likwidacji. Są granaty impulsowe, dymne i tak dalej. Czyli idealne narzędzia do przeszkadzania podczas seansu. W tym trybie ciężko jest to obejrzeć. Ja polecam laboratorium. Lucas7Yoshi udostępnił surową wersję tego eventu, czyli sam filmik. Zapraszam do oglądania. What up? I'm Chance the Rapper and I am very excited to be inside Fortnite right now. This is a huge honor because I love this map and this game and this. It's been a huge thing for me and I was so excited about the premiere of my new show Punked that I wanted to watch it with all of you guys. And since we're all on quarantine lockdown, I figured what better place to do it than Fortnite. It has been a huge dream and an absolute honor to be able to be on Punked and prank some of my best friends this season. I got Offset with a self-driving car. I got Liza Koshy with a fake bar mitzvah. Lil Nas X with some legal troubles. But I want to show you guys the season premiere, the first episode, the best prank I've ever done. The mwah, that is Meg Thee Stallion. And well, I'll let you guys see it. Make sure you guys watch Punked on Quibi. Have fun this season of Fortnite. Have a great time, y'all. Let me tell you about my friend Meg Thee Stallion. She's extremely clever, so it'll be pretty hard to pull one over on her. But I got a man on the inside. Enter Faux, Meg's precious French bulldog. How did you keep up pressure? Meg's good friend EJ is gonna bring the dog to me. And the only thing standing between Meg and her precious dog is my gorilla. That's still terrifying. Ali is playing our driver, and Puck is our innocent bystander.
Meg, you're about to get punked. All right, they're on the move. Let's go. Meg, I walked forth to this little park and he ran off with this other dog and me and the owner's trying to find him right now. Where is he? She's not playing, yo. Where's my dog? He's around the corner, come on. Meg, I cannot drive over, I cannot walk with the open the door! Bro, her dog is lost, like, that is next level. A stressful bunch of Hello? Hey, I brought the dog back to my job. You wanna come by and grab it? Okay. I work in the back. Just walk around the back, ring the bell, and walk around the back? Bring my dog to the front. Thank you, sir. All right, thank you. In 1.5 miles, what? Turn right on. Who is this? Now we gotta go to a back of a building with a we don't know. To Gifo. Here we go. Here we They're go. They're pulling in the spot. Nice. Pull it back. Okay. Come on back. Is that a gorilla? Megan, don't. Get out the car. No. Get out the car. Megan. EJ, this is where you got us at. Don't let her get out the car. Please stay in the car. Megan. Stay in the car. Ma'am, you stay in the car. Megan, stay in the car. Please stay in the car. Wait. You are kidding me, EJ. You do not have me by a gorilla, EJ. Get that man on the phone or go get the dog. Hey, are you guys outside? Yeah. Okay, yeah, we got the dog. Okay. EJ is wild, because if this gorilla, EJ, you're going to have to make a choice. So you need to go get my dog out of that. EJ, go get the dog. Ooh, that is an actual gorilla. EJ, come out with the dog. When you walk out, the gorilla's going to hop out. I'm walking. Open the door! EJ! Ain't that it? Man, what is you doing? You tripping. Megan, you are tripping. EJ, the gorilla! Open it! Oh. Gorilla, get out now! EJ! Ooh, look at this white man out there. White man! Yo, it's the gorilla, fam! Oh my god. Oh my god. Oh my god! Oh, what the oh. Damn! Oh. 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 Lock it up! Hell no! Oh. What? Oh, he in the pretty guy! Is he being the gorilla? Make yourself big, white man! I'm not moving. Let's go. Everyone with team. Go down, tell it. Hello? You gonna leave your man? Ma'am, I'm in LA. It's a gorilla. He is gonna break the door.
You got punked, yo. It's okay. Come here, gorilla. There's a what do I do? I'm so happy to be talking to a gorilla. Oh, oh. Oh my God, I'm making a sound and I just pissed myself. Wow. How we just screaming? Meg Thee Stallion got punked. 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 Are we done? I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.